Dobra, więc jest ze mną dzisiaj Karol Kępa, znany jako Kromer. Witam serdecznie wszystkich. I Szychu, znany jako Wizu w DSJ-cie i znany pod 20 innymi nikami w tej grze Tak, jeszcze. witam. Zaczynamy na najgorszej skoczni. To jest jedna z lepszych małych skoczni. Nie Trzeba lubię tu być. O skakać. Nie Jezu, lubię kiedyś sorry. jechać pod narty. Sorry, 1,5 sekundy przeszkadek, poczekałem, bo się popatrzyłem do kamery. W ogóle się z wami. Ja zawsze na odcinkach czekam, nawet nieświadomie. Dobra. To było przypadkowe. O, noty. No, wysokie Widzę, noty. Wysokie widzę, noty że ja. dostałeś. No, ostatnio coś do wysokiej noty dostaję. A W ogóle nie. ja? A ty to co? W ogóle widzowie nie napiszecie mi, że mam siano na głowie, bo czapkę założyłem, więc. Tak się Szymciu No, teraz dobry wyspali. skok nawet chyba powinien być. O! Szym ci daje 130,5 nota, a nie. 93 metry. Dwie skocznie jest DSJ. Ja już się rozgrzałem. Mogę grać tu DSJ tak. Potrójny maraton mogę dzisiaj zagrać. A, bo ferie masz. Fajnie by było. Potrójny maraton koniec o 6 rano. Taktyka na szycha, zagadać go, żeby się nie wybił z progu. To! O! Notki. Notki, przyjacielu. Okej. Noty, noty. I minus jeden jako jedyny dostał. My plus dwa. Super! To! O nie. Oj, to trzeba będzie Okej. wyciszyć. To jest najgorsza skocznia według mnie w tej grze. Garmisz. Tak. W sensie mam tu dobry rekord jak na mnie, bo też nie lubię tej Słabo skoczni. pamiętasz, jak kiedyś tutaj, to się. Słabo pamiętasz, jak kiedyś. Znaczy, nie Słabo, tylko Karol. Pamiętasz, jak kiedyś pobiłem Słabonia wygrana na Słaboniem o 5 metrów dalej pierwszej serii? Pamiętam nawet datę, kiedy to było. To było na National Cup 11 listopada 2018. Jezu, człowieku, ty jesteś niemożliwy. Naprawdę. Możliwy. Możliwe to jest. Ja jakoś takie pamiętam rzeczy. O nie! Do dat nie mam kompletnie pamięci. Nie pamiętam, kiedy mam urodziny, nawet czasami mam laga mózgu, więc. O! Wizu w formie widzę. Dobra, jedyna szansa, żeby wygrać z Karolem, to mieć dobre noty. Bo Bo tra Karol robi tracę 30. Ale nawet jak z gibona się robi, to można dostać 20 razy 5. O, A ja to chyba dam. wiemy, przykład Jacek Nie! Kimbowski. No Wizu, no i zabij się, no. No, wygrałem. Ale jestem drugi, ale I na to kilku, no nie. dużo punktów przewagi było. Dobra, no bo się wywaliłem. Dobra, to się teraz dam wam tam wygrać, teraz ja się odpalę. Dobra, jesteśmy ex aequo z Karolem, mamy po żółtej koszulce. Byleby Szychu nie wygrał i to jest domena tego odcinka, to prawda? Ta, Dobra. najlepiej, że Szychu nie wygrał. Lecimy. W ogóle fajnie będzie nagrywać powitanie po końcu odcinka, typowy Rzymciu. No, Ty widzisz, też widzisz. jak już będzie mi się chciało, to nagram po końcu Jak odcinka. ktoś oglądał dzisiejszy film, to końcówkę nagrywałem dzisiaj o 14, a film nagrywałem tydzień temu, więc. Bo zapomniałem nagrać końcówki. No, ja oglądałem twój film, ale początek główny tylko. Oj. Proszę. I tak u mnie watch time filmów to jest tak 4-5 minut i się O kończy. kurde, Simci, jak odleciał. Szymci, jeszcze no. Centymetr do. Ła, idź pan tu, No ty bo. centymetr, a Karol 2 centymetry do połówki. To jest głupie, że właśnie nie zaokrągli tego centymetra. Dobra, lecimy. No teraz Gramy typowe. przegram. W Przegram ogóle. teraz. Gramy typowe 1 na 1, to co mówiłem. O, skoro cię Wizu notami porobił, to już coś jest nie tak z tym światem. Szymci, normalnie. No wiadomo, mój film to ja muszę wygrać. Ta, Później będziemy nagrywać dajemy mu fory. dwie alternatywne wersje. W O. jednej wygra. No w sumie dobra, dwie skocznie wygrałem, to ja się nie będę udzielał w tym momencie. Dobra, lecimy. Bo zrobię taktykę Eglenberg. Taktyka Engelberg z 29 na pierwsze. Ta. Ty byłeś wtedy, Karol, na tym? Na czym? Na czym? No, czekaj, to było chyba na zwykłym wocie, że my z 20. Ja z 29 wygrałem, a Szychu był z 27 trzeci, bo żeśmy wyczekali na wiatr. To chyba to pamiętam, bo ja na każdym locie byłem. Powiedz mi datę jeszcze może tego. Dawaj A tego datę. akurat nie pamiętam. Nie no, ale to. W sensie, ja wyłączyłem aż czat, bo ludzie nas tak zjechali. Ja poczekałem na 1.2 i skoczyłem 6 metrów dalej od Winczaszka i po prostu jeszcze nad nim wygrałem 10 punktów, bo byłem przedostatni po pierwszej serii. Znaczy z drugiej serii. Rzychu, O, to teraz samo. tok. No A teraz ja też pasywnie poruszałem. poleciałem.
Jezu, ledwo co to ustałem. O! Ale noty. Ale noty. Ledwo co to ustałem. Dobra, ja się jeszcze odpalę. Dobra, taktyczny UC plus 0 wszystkim dał, oczywiście jak... O nie, UC zabij się. Rating. Jusek, zabij się. Co do reguł gramy 12 skoczni, bo tego nie mówiłem. Mówiłem to w poprzednim odcinku, gdzie zapomniałem włączyć kamerki i się ogarnąłem po dwóch skoczniach, że zapomniałem cały kamerki. Typowy ja. Gramy 12 skoczni z przyczyn technicznych i niektóre skocznie mogą się zdublować albo nawet... Być 4 razy, no. Być 5 razy, jak Bishop... Nie no, Bishop's Coven jest chyba 5 razy na tym serwerze. 4 są maksymalnie. A, bo jest małe jeszcze, dobra, to dlatego mi się... Jest, są... Małe być może raz. Być na przykład 4 razy dana skocznia. No, mamuty są chyba. W niektórych skoczniach. Mamuty tak są po razie. Duże są chyba z dół. Ojoj. Uhu. Wizu, jesteś zapomniony. Widzę, że wszyscy zepsuli skok tak po całości. Tak. Każdy chyba spóźnił ostro wybicie. Ale kamera F1 wygrała z wami na pierwszej serii. Tylko F2. Oj, jak... no, dorobić chyba teraz. No jak? Nie, tak. O, nie, no, żywu. Najdalej skoczyłem i ostatni jestem. Nie wiem, no, jak, jakie wynoty dostaję. O, jest mamut, cud się stał. Znaczy, ja nie lubię Harahowa zbytnio, bo... Jak nagrywaliśmy, to chyba mamut był jako 30 któraś skocznia, więc pierwszy. Dobra, Harahow. Czertak, już ta skocznia nie istnieje tak naprawdę. No fajnie, fajnie, że się tego... A, nawet kwali są. Nawet próba slajda mi nie wyszła. Perfekcyjny skok. Kochany Justi Kostra. Teraz muszę po to czekać, ale... Na wocie bym czekał, tak jak na Tudry DSJ. To jest jedyna moja broń. O Boże, zrobiłem też Fandena. A ja się właśnie położyłem... Ja to wszędzie latam agresywnie, zwłaszcza na mamutach. Mogę nie być pierwszy. 1,60. Ła, mam przewagę nad wami. Jak? Znaczy w sumie ja latam strasznie agresywnie, a z takim wiatrem to nie jest chyba zbytnio wskazane. A ja zrobiłem... Znaczy może jest wskazane latać agresywnie, ale nie aż tak jak ja. Ty według ciebie, Karol, latasz agresywnie czy pasywnie? No ja różnie, ja próbuję robić takie lekkie mikroruchy, bo to bardzo dużo daje. O wiele dalsze odległości daje. Tate Jusek, I love you. Coś ty zrobił, ty robisz domena pressa przy lądowaniu, że narty do góry i dlatego słabe noty dostajesz. Ale nie umiej inaczej lądować, o. O Jezu, dobra, festiwal upadków czas zacząć. Druga belka, a idź pan Jusek z tym. Przynajmniej ustaniemy skoki, dobra? Przynajmniej ustaniemy skoki. W ogóle nie patrzę się w ogóle w kamerkę, po prostu patrzę się w monitor. Ale będziecie mieli moją piękną twarz. Będziecie mogli mi pisać nowe komentarze związane z moimi włosami. Będziecie... Oceńcie moją fryzurę na nowo. Chociaż jej dzisiaj nie widać. 2 na 10. W sumie mogłem spiąć włosy, tak jak dzisiaj miałem. Tylko, że mi już nie chciałem się gumki szukać. No, lech. Dobra. Lotnik. Niezbyt optymistycznie jestem nastawiony do mamutów, bo trafił się drugi mamut rzędu, a ja mamutów nie lubię. Tu a mogę ja przegrywać. Lubię. Ja lubię mamuty. Mi dobrze idzie na mamutach. Szczególnie na lądowaniu ostatnio w tym Badmintendorf. A idź ty... Nie mów, nie mów mi o lądowaniu na Badmintendorf. Nawet 220 w offline raz ustałem telemarkiem. No ja 222,5 po 1000... po 100, ponad 1500 skokach ustałem chyba. Prób 220 plus mam ustane 3. Łącznie. Bo nie umiem tu lądować. Dobrze, lądowałem nareszcie. Raz 223. Dwa fajne nie... skoki, tylko... Zabijcie się, proszę was, no ludzie, kotka. O! Karol, sorry. No, mi też trochę nie wyszło. Ale mi się nie podoba ta pozycja ale moja. W sensie, ja z upadkiem wygrałem o 40, więc to lekki fart mi w tym momencie wszedł. Walczyć wiemy, dobra, ja się muszę odkuć jakoś. No, bo na razie ja z Karolem walczymy o zwycięstwo. No ale wizu... A wiesz jaką mam formę ostatnio, lądować nie umiem. Nie wiem co to. A kiedyś się robiłem notami. Kiedyś mnie notami wszyscy robili, wszyscy mnie robili notami. Nawet ja. No teraz miałem te same noty z Karolem, no ty miałeś wiadomo. To były kwale. Skoki w twoim stylu. Dobra. Piąta belka, wiatr średni. Za pół godziny Tour de DSJ. Dzisiejszy WOD. Trochę za wcześnie się wybiłem teraz.
Ja właśnie 129 chyba to. W, tyle samo co Szychu. Ale patrz na noty! No i w sumie wygra noty. Ja miałem te same z Karolem, bo o 0,9 punkta wygrała. A ja jaki miałem noty? Te same? Nie wiem, nie patrzyłem. Da, dwa punkty straty i te same. Ty masz noty po 17, ten Szychu, że tak słabo ci idzie. Czekaj, ja ci powiem teraz. 19,5, 19,5. 20, 19,5, 19,5. O, Karol jak odleciał. Dobra, tego notami się nadrobić nie dało. No i super, ja notami przegrałem. Nauczcie mi lądować. Nagrywam dosłownie jedynie 11 minut, więc dziękuję, że nagrywamy 12 skośni, bo nie będę bawił się w montaż przez 3 lata. Możemy jeszcze nagrywać 24. 9 skocznia. No nie, możemy kiedyś się zgadać. Czas znaleźć to akurat najmniejszy problem chyba. Tak, jak masz ferie, jak ty masz ferie, to dla ciebie najmniejszy. Nawet problem. Jak nie mam, to przesiedzę. Żychu, nie mam ferii, też z tobą siedzę na Discordzie. A ja wiem. Życie. Ty masz problemy życiowe zawsze, żeby nie siedzieć na Discordzie. To trzeba się uczyć, żeby do liceum się dostać. No i ja się mogę dostosować i do Szycha, i do Karola, więc... Jezu, mówiąc Karol, czujesz jakbym bo... się... Mówiąc imię Karol, czujesz jakbym gadał do mojego brata. Kate, Józek. Just. No teraz wysoko mam przewagę nad wami, dużo punktów. 152, no normalnie. 7. Dobra, noty level Jacek Chibowski odpalam, 3x40. No ty ładne, ale spóźniłem się z progu. Nie lubię tego progu, coś na tej skoczni. Chyba wygram, no wygrałem, dużą mam przewagę dosyć. No w sumie ty miałeś dużą nade mną, a ja jeszcze większą nad Wizem. No idź pan tu gromi, ja odinstaluję tę grę po tym odcinku chyba. Chciałeś live odpalać, dobra, mamy 60... Po live od... Mam 60 punktów przewagi nad Karolem i to jest zagrożone, ale ja lubię ten wiatr, dobra. Lubię tą skocznię, lubię ten wiatr, dla mnie to jest idealne połączenie. Ale nie dałem się fajnie zrobić. A w sumie wyjątkowo się wywaliłem. No to widzę, kwalifikacje dosyć jednostronne, żeby tylko konkurs taki nie był. Bo jak już mam przewagę, to chcę ją w miarę utrzymać, a nie. No, żebym sobie utrzymał tą przewagę, dobra. Czyżby to był kolejny konkurs wygrany przez Karola? No, ojoj, zdecydowanie, 5 punktów. A weź, ja się spóźniłem ostro. Ja tak sam, ja za wcześnie. A ja spóźniłem. Mam problem lekki na progu. Ja też mam problem na każdej skoczni. Nie wiem, jeszcze w dwa muszę do końca to ogarnąć. No teraz trochę spóźniłem skok. Oj, może Szymciu wygrać, bo skoczyłem tylko stówę. Nie wiem, nie. No notami! Wygrałem półtora. Na not ty skoczyłem. Ale z 5 punktów półtora, to i tak odrobiłem 3,5 punktu, to i tak. A ja pół punktu cię straciłem. Dwa punkty odległością i metr notami. Metr notami. Półtora ale punktu. Dobra, śmiejcie się, nie śmiejcie, ale jest wyrównany poziom. Powiem teraz ci, Koskela, że fantastyczny wiatr nam tutaj dałeś na tej piątej belce. No, dziękujemy ci, Jussi. Ja miałem z tej belki raz nawet 0,7. Przecież ja z szóstej belki miałem 2,5 podnady. Patrz, co się teraz stało. Bo ja na dwie nogi teraz wylądowałem. Ja z szóstej belki miałem 2,5 podnalty, wtedy zrobiłem rekord ten roczny. Nie, już nie jest roczny. Mariuszek typowy. No ale jest czwarty na świecie, więc mogę się cieszyć. Ale to jest jedna, to jest chyba moja ulubiona skocznia, mała w tej grze. No, Jezu, notami przegrałem. Co no, się dzieje? Ja co mam powiedzieć? Tym światem jest coś nie tak. Szymciu mówi, że przegrywa notami. Nie wiedziałem, że kiedyś do takiego momentu dojdzie. Dobra. W sumie, no trochę się za pasywnie wybiłem. Wylądowałem, to już jest cud jak na mnie. Wygrałeś. Wygrałeś. No, masz skoczyć tyle samo, to wyjść notami o 5 dobrze, notami chyba teraz, bo jeden punkt przegrywałem. Ostatni konkurs. Ja już. Nie. Już tak zabijecie. Ale powiem ci, było wyrównanie, bo jest 1000 do 940 dla mnie, więc dwa konkursy mam więcej. Lepsze od Karola. 8 metrów teraz skoczyłem. No, ja chciałem zrobić 93 na slidebagu, tak jak ostatnio, ale coś mi nie wyszło. No, widzę, że każdy... Nie chciałbyś skoczyć tak w konkursie, Karol? Nie. Nie? Może... W sumie, no i tak wygrałem, ale... Dobra, pokazam cię w parze teraz. Dajmy widzowi wygrać, no.
Skoczmy po 8 metrów. I to jest jak noty za 5 pewnie punktów i... A tu noty są ważne, bo tu no, jest dwa... Znaczy... Tu mi się ciężko skacze ogólnie, na wotach szczególnie. Witaj w klubie, to jest gówno noty, małe. Noty. No tu jest jeszcze mniejsza skocznia, to jest skocznia już średnia chyba, bo tu jest 2.3 metra za punkta za metr. Tak, to jest średnia. To jest średnia w DSJ-cie, ojoj. Czy Wizu nas porobił? Nawet jest w informacjach, że średnia. No jest jako średnia, bo ostatnio no, sprawdzałem właśnie. Teraz na Lego skoczyłem, a ostatni jest dobra, noty. Ja wychodzimy. Wam, moi widzowie no, i Karola i Szymcze, dziękuję. Ja też wam wszystkim bardzo dziękuję. I ja również wam wszystkim dziękuję. Do następnych odcinków. Do zobaczenia.